Proszę Państwa, ja tylko dzisiaj jeszcze parę słów w związku z kontrowersjami, jakie się znów pojawiły w ostatnim czasie w sprawie polskich złóż naturalnych, w szczególności miedzi, srebra, gazu i ropy. Proszę Państwa, nie tak dawno pan prezydent Duda podpisał ustawę, która właśnie zmniejszyła podobno Kanadyjczykom bardzo podatki od ewentualnego wydobycia tych złóż ropy naftowej i gazu, zwłaszcza w rejonie Wyspy Wolin naszej, gdzie były podobno dość duże zasoby, które mogłyby nam wystarczyć na kilkadziesiąt lat. No ale czy my w Polsce nie moglibyśmy sami jako Polacy tego wydobywać, mając od dawna bardzo dobre przedsiębiorstwa wydobywcze ropy, gazu od jeszcze XIX wieku, przecież Łukasiewicz się tym zajmował, prawda? A polskie firmy naftowe wręcz eksportowały swoją działalność na zewnątrz. No ale zanim ja jeszcze troszkę więcej powiem na różne tematy, to bardzo proszę o suby, łapki, wsparcie, darowizny na rozwój sprzętu, działalności, na kota, no i ewentualnie na jakąś kurację wzmacniającą, odmładzającą, prawda? Tudzież liczę na pozytywne komentarze. No proszę Państwa, różne rzeczy ostatnimi czasy właśnie słyszałem, czytałem również na te tematy, a ostatnio szczególną uwagę zwróciłem uwagę na filmik, opinię pana Macieja Maciaka z CW24 TV i pana Borsa tamże występującego, aczkolwiek na tematy właśnie naszych złóż to od dawna się różni wypowiadają. Właśnie były pan wiceminister Orion Jędrysek, chyba to było w zeszłym roku, został usunięty, zrezygnował podobno ze stanowiska, bo miał, czy został nawet usunięty, bo blokował szybkie dawanie koncesji i to raczej głównie zagraniczniakom, nie naszym, więc panu Morawieckiemu najwyraźniej taki nie był potrzebny. A pan Maciak tak się ciekawie prezentuje, że uważam, że byłby bardzo dobrym kandydatem na prezydenta. Zresztą on sam daje do zrozumienia, że chętnie by podkandydował, gdyby mu, prawda, to oficjalnie zaproponowano. No, choć część narodowców tych słowiańskich mówi, żeby był albo Jabłonowski, Welolszański, lub on kandydatem. On mówi, że jak będzie odpowiedni komitet i będzie szansa na zebranie podpisów, to dlaczego nie? No, bo nawet w sprawie tych bogactw naszych i ustaw ostatnich, no Konfederacja też się niezbyt popisała, a podobno pan Grzegorz Braun, którego pan Potocki nazywa Braun Szczęść Boże, podobno uciekał przed dziennikarzami, jak go chcieli zaatakować, dlaczego nie głosowali przeciwko najnowszej ustawie o bogactwach naturalnych i prawie geologicznym. No, proszę Państwa, o tym się bardzo mało mówi w mediach. W tych mediach oficjalnych RTV i prasie, no prawie, że o tym nie ma, to z wielkim trudem gdzieś można coś znaleźć. Oczywiście dużo więcej jest w internecie. I jest pełno niejasności i wątpliwości w sprawie tych naszych bogactw naturalnych, a zwłaszcza udostępniania im obcym, dla nich koncesji, ani przede wszystkim dla Polaków. Są różne opinie, też niepokojące. Bardzo duże obniżanie podatków koncesji, zwłaszcza dla obcych, w tym wypadku chodzi głównie w przypadku miedzi i ropy gazu, zwłaszcza o Kanadyjczyków. No a nie naszym firmom. Przecież mówiłem już, że Polska miała i ma
zawsze miała, bo wiele niestety przedsiębiorstw, które świetnie funkcjonowały w okresie PRL-u, poniszczono, wyprzedano, etc. A to niby taka miała być Polska wspaniała pod rządami Solidarności, prawda? A teraz i PiS-u, co nie bardzo się wydaje być, prawda, realne. No i proszę Państwa, teraz znów stanęła kwestia nowelizacji ustawy prawa górniczego i geologicznego i chodziło o to, żeby te wszystkie, ja szczegółów właśnie nie bardzo się mogę rozeznać, nie mam zdrowia i czasu tego dokładnie analizować, więc poniekąd przyjąłem za wiarygodne, przynajmniej dość wiarygodne, to co mówił pan Maciak i pan Bors, ale wcześniej już właśnie słyszałem opinie innych w internecie ludzi, łącznie z panem Orionem Jędryskiem i wielu innych, którzy właśnie mówią o tym, że mówili też, że nasze złoża, bogactwa są zagrożone i mogą wpaść w obce ręce, a my z tego niewiele, a niektórzy twierdzą, że prawie nic nie będziemy mieli. No ja nie wiem dokładnie jak to jest, ale nie brzmi to dobrze, bo już samo to, co mówi pan Bors, że KGHM kupuje i próbuje wydobycia ponoć nieopłacalnego złóż w Chile, o co był nawet potem jakiś proces sądowy, prawda? Czy odwołano kogoś za to, chyba już PiS to zrobił. No, tak samo w Afryce podobno mieliśmy wydobywać, czy kupiliśmy i to się wszystko nie opłaciło, źle wyszło. A my, nasze nowe złoża, zwłaszcza teraz koło Nowej Soli, mamy przekazać we władanie Kanadyjczyków. No. I oni tam wielkie mieli koncesje poszukiwania, no i teraz wydobycia, wielkie zniżki, etc. No to brzmi dość niefajnie, prawda? Jakby KGHM czy inni nie mogli tego zrobić w kraju, tylko męczyć się z dopłatą za granicą. Jest to bardzo dziwne. No i proszę Państwa, to może prowadzić do wyzbywania się złóż, a jeżeli nawet mamy kłopoty z technologiami i nie stać nas za bardzo na inwestycje, no to trzeba próbować robić wspólnie z jakimiś firmami, żeby podzielić się zyskami i zdobyć nowe technologie, ponieważ nasze złoża miedzi należą do największych w świecie. Przy okazji tam jest bardzo dużo srebra, ale także innych metali, nawet trochę złota i metali ziem rzadkich, etc. Więc to wszystko nie jest dobre. A grozi to wyzbywaniem się złóż i tego, że na nich będą zarabiać przede wszystkim obcokrajowcy. Jak gdybyśmy chcieli potem wypowiedzieć te wszystkie umowy, no to nas dopiero do międzynarodowych sądów pozwą i będą chcieli jeszcze więcej niż to warta. Więc, a jeszcze kwestia, co już wspominałem onegdaj, tego, że Polska podobność wyzbyła się nie tylko gdzieś tam działki na Atlantyku czy Oceanie, spokojnie się ją wymieniła, ale zwłaszcza wymieniła i wyzbyła się bardzo opłacalnej, bogatej w złoża, zwłaszcza ropy i gazu koło Bornholmu, która była jak gdyby w naszej strefie ekonomicznej, przejmując za to dużo mniejszą i niemal pozbawioną przynajmniej większych bogactw, tutaj niby bliżej troszkę naszego wybrzeża, czy bardziej w bok, no ale tam były złoża podobność na dziesiątki, jeżeli nie na sto kilkadziesiąt lat tej ropy i gazu, co nam by się przydało, nie musielibyśmy przecież sprowadzać ropy, gazu, czy z Rosji, czy z Ameryki. No więc bardzo to jest wszystko dziwne. To niech Duńczycy razem z nami wydobywają, a nie przejmują. Takie interesy PiS-u mi się bardzo, bardzo nie podobają. Nie mam stuprocentowej pewności, że ci, co piszą i mówią w internecie, mają 100% racji, ale jest to tak wiele głosów i poniekąd udokumentowanych, a nie ma specjalnych sprostowań ze strony władz, że wygląda to dość wiarygodnie, bo widać, że władza woli w tych sprawach ciszę, czyli coś jest na rzeczy.
No i te wszystkie niepokoje sprawy mnie mocno niepokoją. Dlatego uważam, że koncepcja, żeby obok tych dotychczasowych różnych kandydatów, co się zgłasza, również nawet i pan Jabłonowski, wel Olszański, żeby się również i pan Maciak, bo niektórzy tak sugerują, zgłosił. Pan Maciej Maciak kandydował na prezydenta Włocławka, uzyskał tam kilkanaście procent, więc ma już jakieś doświadczenie w wyborach. No a teraz mógłby zastartować w wyborach prezydenckich. Nie sądzę, żeby wygrał, ale mógłby bardzo dużo rzeczy powiedzieć, ujawnić i po prostu byśmy się dużo dowiedzieli i ratowali polskie interesy. Co daj Boże, jak najszybciej by zebrał podpisy i by Polskę ratować w bogactwa również i potrzebna w związku z tym wielka modlitwa, ofiarność, myślenie, praca i błogosławieństwo Boże. Amen, amen, amen.